Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Grzesiek i zapraszam Cię do obejrzenia filmu, w którym odpowiem na kilka pytań dotyczących domen internetowych, kosztów ich zakupu, kosztów odnowienia, utrzymania takich domen internetowych do tego abyś mógł uruchomić stronę internetową czy też obsługiwać spersonalizowaną pocztę e-mail we własnej domenie. Domena internetowa jest adresem, który używamy w sieci internet, który ma nam ułatwić sposób odnajdywania na przykład stron internetowych w sieci internet, a w przypadku poczty e-mail pozwala nam na tworzenie unikalnych adresów mailowych, a więc zamiast grzegorz.waszkiewicz-gmail.com .mo możemy sobie utworzyć adres na przykład grzegorz.waszkiewicz-moja .mo indywidualna nazwapl Na pewno będzie wyglądało to w wielu okolicznościach o wiele lepiej niż używanie adresu Gmail. W przypadku stron internetowych adres domeny internetowej zastępuje nam trudną do zapamiętania ścieżkę składającą się z adresu IP serwera, na którym powiedzmy, że są umieszczone pliki strony internetowej oraz ścieżek katalogów, w których Znajduje się strona startowa, którą użytkownik powinien uruchomić, aby zobaczyć na przykład informacje o mojej firmie. Domena internetowa to jest usługa, która tak naprawdę w internecie nie kosztuje wiele. Możemy ją zarejestrować w cenie nawet 5 zł, 12 zł, co już zobaczysz w tej chwili w cenniku, który wyświetla się na Twoim monitorze. Jest to usługa dosyć tania i przeważnie większość operatorów udostępnia możliwość zarejestrowania takiej domeny w bardzo zbliżonej do siebie cenie. Wynika to. Z dwóch rzeczy. Po pierwsze, rejestry, czyli podmioty odpowiadające za dane rozszerzenia, oferują preferencyjne warunki na pierwszy rok abonamentowy, dzięki czemu rejestratorzy mogą swoim klientom zaproponować niską cenę zarejestrowania na pierwsze 12 miesięcy takiego adresu. A po drugie, firmom zależy na tym, żeby pozyskać klienta poprzez zarejestrowanie taniej domeny internetowej, a następnie powalczyć o jego utrzymanie czyli o to, aby klient Przedłużał tą domenę internetową w danej firmie i najlepiej, aby również posiadał i przedłużał hosting internetowy, pod strony internetowe i po, pocztę e-mail. Jeżeli przyjrzysz się w tej chwili tabeli, którą również pozwolę sobie z wzrokiem przeanalizować razem z Tobą, zauważysz, że posortowałem tutaj 30 firm, które znalazłem w internecie, które wybrałem sobie z, z różnego rodzaju rankingów. Są to firmy, które. Tak naprawdę powinny być znane większości użytkowników, którzy już korzystają z usług internetowych, z hostingu, czy też rejestrowali domeny internetowe. To nie są małe firmy, to są firmy, które mają już dosyć ugruntowaną pozycję na naszym rynku. Większość z nich to są olbrzymi gracze, którzy są na rynku od wielu lat, jak HomePL, AZPL, nazwa.pl, Zenbox, LH, SEOhost, OVH. Inni troszkę mniej znani, ale również oferujący bardzo fajne warunki zarówno na hosting, jak również na rejestrację i utrzymanie domeny internetowej. Zebrałem 30 takich firm, są to ceny z września. Obejmują one aktualną cenę, jaka jest po prostu dostępna w cenniku na stronie danego rejestratora. Promocje nie mają za dużo wpływu na to, jak ten ranking będzie wyglądał i jak wygląda. Faktycznie cena zarejestrowania i utrzymania tej domeny internetowej, i o tym też za chwilę wspomnę, dlaczego te promocje nie odgrywają tutaj większej roli. Ponieważ wspomniałem, że w tym materiale odpowiem Wam na kilka pytań związanych z rejestracją domen, z kosztami utrzymania takiej domeny, zacznijmy od tego, ile kosztuje zarejestrowanie domeny internetowej. Zwróć proszę uwagę, że są rejestratorzy, którzy oferują rozszerzenie.pl, czyli to najbardziej popularne rozszerzenie w Polsce. Już w cenie tak naprawdę około 5 zł za 12 miesięcy, w tym przypadku jest to oferta firmy Zenbox. Ta cena sobie stopniowo gdzieś tam rośnie i jest nadal bardzo zbliżona, bo to jest różnica kilku raptem złotych pomiędzy jednym a drugim rejestratorem. Średnia cena i tak naprawdę najbardziej popularna cena to jest cena około 12 zł. Kiedyś to była cena 10 zł w ramach podwyżek i wszelkich zmian ta cena gdzieś tam sobie stopniowo rosła. Natomiast 12 zł to jest taki standard, gdzie nawet jakbym ten ranking zrobił ze 100 rejestratorów, to też byście zauważyli, że większa część tabeli to jest mniej więcej właśnie cena 12 zł. Najdrożsi jak Hostinger i od Host oferują zarejestrowanie domeny internetowej w cenie powyżej 15 zł, nawet prawie 20 zł w przypadku firmy Hostinger. Jeżeli się tak zastanowimy nad tym, to płacimy. 6, 10, 12, 20 zł za utrzymanie adresu internetowego przez 12 miesięcy. I tutaj nie ma to większego znaczenia, bo jeśli zarejestrujesz jedną domenę, to tak naprawdę nie będzie to dla Ciebie dużym kosztem, no chyba, że bardzo, bardzo Ci zależy na tym, żeby liczyć tą każdą złotówkę, szczególnie, że możesz za 20-30 zł zarejestrować hosting, więc faktycznie możemy tutaj mówić o sporych oszczędnościach na, na wybraniu najtańszego rejestratora. Ale... Uznajmy, że te ceny rejestracji domen są do siebie bardzo, bardzo mocno zbliżone. A dlaczego nie przykładam do tego większej wagi? Z powodu tego, że tak naprawdę dla mnie cena rejestracji domeny odgrywa drugorzędną rolę ogólnie w utrzymaniu domeny internetowej. Zakładam, że rejestruję domenę nie na rok, tylko będę chciał kontynuować ten abonament. Co oznacza, że ceną, która mnie najbardziej powinna w tym momencie interesować, jest cena odnowienia domeny internetowej. I to jest rzecz, na którą wielu abonentów nie zwraca uwagi, a więc brną i podążają za firmą, która oferuje najniższe ceny rejestracji, a później po roku przychodzi odnowienie domeny internetowej i okazuje się, że te ceny są po prostu absurdalnie wysokie. I Odpowiedziałem na Twoje pytanie, ile kosztuje zarejestrowanie domeny internetowej, a teraz Ci powiem, ile kosztuje odnowienie domeny internetowej. Pozwolę sobie zmienić tabelę. I jesteśmy w tej chwili w drugiej tabeli, która jest posortowana według ceny odnowienia i ceny utrzymania domeny przez dwa lata. I proszę zwrócić uwagę, że tak jak na samym początku listy mieliśmy rejestratorów, którzy oferowali rejestrację domen za 5-6 zł, tak w tej chwili. Zaczyna się ta cena od 12 zł i cena odnowienia jest na poziomie 60, 70, 90 zł i stopniowo sobie rośnie w górę. W skali dwóch lat okazuje się, że rejestrując domenę za 12 zł, a więc powiedzmy z tej środkowej półki cenowej, przedłużamy tą domenę za 62 zł. Co w sumarycznie daje nam 75 zł za utrzymanie domeny przez 2 lata. Przez 2 lata możemy korzystać z domeny internetowej za 75 zł. Ktoś powie, okej, okay, ale w drugim roku muszę zapłacić aż 62 zł za odnowienie. Pozwól, że Ci coś pokażę. Przejdziemy do końca tej tabeli. I tutaj znajdują się firmy, które były najtańsze oferując rejestrację domeny internetowej. Natomiast odnowienie domen internetowych w tych firmach kosztuje ponad 190 zł. Cena rejestracji, cena odnowienia, utrzymanie domeny przez 2 lata. 75 zł. Cena rejestracji, cena odnowienia, utrzymanie domeny przez 2 lata. Jak widzisz, różnica jest ogromna. To jest prawie 200 zł więcej na utrzymaniu domeny internetowej. W zamian za to, że na samym początku zamiast 12 zł, zaoszczędzisz i zarejestrujesz domenę za 6 zł. Bardzo ważne, wybierając rejestratora domeny, jest to, aby nie tylko kierować się tym, ile usługa, produkt kosztuje w promocji w pierwszym roku abonamentowym, ale przede wszystkim, aby zapoznać się z czynnikiem odnowienia takiej usługi. Ponieważ bardzo identycznie jest z różnego rodzaju subskrypcjami w internecie. Pierwszy miesiąc, pierwsze dwa miesiące, trzy miesiące otrzymujesz atrakcyjną ofertę np. 10 zł za miesiąc. Tak wygląda w tej chwili promocja na chociażby subskrypcję Disney Plus, gdzie przez trzy miesiące możesz oglądać sobie Disney'a za 10 zł. Natomiast po tych trzech miesiącach będziesz opłacał abonament w kwocie 40 zł. Oczywiście możesz z tego zrezygnować. Nie będziesz miał wtedy dostępu po prostu do VOD. Nie będziesz mógł oglądać oferty Disney+. Plus. I dokładnie tak samo jest w przypadku domen internetowych. Jeżeli nie odpowiada Ci ta cena odnowienia, tych 246 zł, możesz po roku czasu zrezygnować z tej domeny. Pamiętaj tylko o tym, że ona wróci do puli nazw wolnych i jakiś inny użytkownik będzie mógł tę domenę zarejestrować. I podejmujesz czasami bardzo duże ryzyko, no bo nie liczy na to, że... Ta domena na pewno wróci i na pewno nikt się nią nie zainteresuje. Są giełdy domen, są łowce okazji, jest naprawdę bardzo dużo osób, które chciałyby domenę zarejestrować, a tym bardziej, jeżeli ona posiada jakąś historię w wynikach wyszukiwania więc była tam kiedyś strona, może ta strona nawet miała jakieś fajne pozycje. Ale nie o tym jest ten materiał wideo. Odpowiedziałem na Twoje pytanie: ile kosztuje rejestracja domeny internetowej? a za sprawą tej tabeli, do której link znajdziesz również w opisie pod tym filmem. Pokazałem Ci, jak drogie może być odnowienie domeny internetowej. Z czego wynika ta różnica? Tak naprawdę odpowiedź leży w tym, co też powiedziałem a propos rejestracji domen. Rejestratorzy, przepraszam, rejestry oferują rejestratorom atrakcyjne warunki zarejestrowania domeny internetowej, a więc mają swój ściśle określony cennik, którego rejestratorzy muszą przestrzegać jako to minimum. Tak działają mniej więcej programy partnerskie. Tak? A więc. Firma oferuje program partnerski i daje prowizję od jakiejś tam kwoty zakupu, a za ile partner sprzeda tą domenę, to jest jego indywidualna sprawa. Firmom, które, które wiedzą, że klienci będą migrować to jest przykład oczywiście jeżeli firma wie, że klienci będą migrowali w poszukiwaniu najtańszych cen nie opłaca się wzmuszać klientów i psuć sobie reputację podnoszeniem i utrzymywaniem domen w bardzo wysokiej cenie. Wolą te ceny po prostu obniżyć w dół, a skoncentrować się na utrzymaniu klienta pod kątem usług hostingowych. Natomiast są firmy, które lecą, że tak powiem, po bandzie i chcą zarobić na utrzymaniu domen internetowych, ponieważ wiedzą, że mają dużo klientów, ponieważ wiedzą, że ich klienci prawdopodobnie mają dużo domen i wiedzą też, że nie wszyscy klienci będą chcieli przejść do innego dostawcy usług, który będzie tańszy, bo pamiętajmy o tym, że zawsze możemy sobie zabrać domenę np. z HomePL przenieść ją do SeoHost i zapłacić te 180 zł mniej za utrzymanie domeny na kolejny rok abonamentowy. A więc rejestr domeny warunkuje, że sprzedaje domenę rejestratorowi za jakąś tam kwotę i rejestrator, zazwyczaj posługując się tą kwotą, odsprzedaje te domeny swoim klientom. Rejestr wymaga również, aby jakaś kwota po roku czasu wpłynęła za utrzymanie tej domeny internetowej. A więc rejestrator również ma swoje minimum, za ile może taką domenę odnowić, no i cała reszta powyżej tej kwoty, to jest marża, którą rejestrator yy, no, bierze tak naprawdę dla siebie. No i jak widzisz, ta marża może być naprawdę bardzo duża, bo jeżeli Hostido w tym momencie, który jest w tym rankingu akurat najtańszym rejestratorem, oferuje odnowienie domeny za 62 zł, a Adhost czy Hosting House oferują za 246 zł, no to jest Prawie 200 zł różnicy, a więc możemy tak naprawdę śmiało powiedzieć, że jest to prawie 200 zł marży, którą firma zarabia na tym, że ci tą domenę sprzedała. A jest to nadal jedna i ta sama domena internetowa. Oczywiście jest wiele powodów, dla których warto czasami zapłacić więcej za domenę, na przykład kiedy rejestrator oferuje jakieś usługi dodatkowe albo kiedy zwyczajnie chcesz mieć wszystkie usługi w jednej firmie, tudzież no nie musisz liczyć kosztów. Natomiast warto się temu przyjrzeć i jeżeli nawet w tej chwili posiadasz już jakieś domeny internetowe, utrzymujesz je u jakiegoś operatora, zastanów się, czy nie warto byłoby tych domen po prostu transferować do innego operatora, bo pamiętaj o tym, że nie musisz mieć domeny i hostingu zarejestrowanych w tej samej firmie. Możesz wybrać sobie firmy, które są dla ciebie najatrakcyjniejsze cenowo, czyli tam gdzie jest po prostu tanio. W przypadku domen internetowej i tej listy, tak naprawdę której byś firmy nie wybrał, Możesz mieć pewność, że ta domena będzie cały czas dostępna online i nie ma tutaj za bardzo taka firma, co zepsuć w przypadku utrzymania domeny internetowej. Natomiast nieco inaczej wygląda sytuacja z hostingiem, ale na to też warto zwrócić uwagę, bo są takie firmy również z tej czołówki, które potrafią zaoferować hosting, fajny hosting, naprawdę fajny i wydajny hosting na pierwszy rok abonamentowy za kilkadziesiąt może do 100 zł, natomiast odnowienie takiego hostingu na kolejny rok to jest już kwota rzędu 600, 700, 800 zł. To jest naprawdę dużo, bo z kolei te firmy, które niekoniecznie są aż tak popularne jak ci giganci w Polsce, oferują równie fajny hosting obsługujący Lightspeeda, light obsługujący Redisa, obsługujący dyski NVMe i one oferują ten hosting na przykład z mniejszym dyskiem o pojemności 5 do 10 GB do 20, ale taka usługa w pierwszym roku i w każdym kolejnym kosztuje 100, 200, maksymalnie 300 zł i dodatkowo zyskujemy często bardzo fajne wsparcie techniczne, bardzo fajny dostęp do dokumentacji technicznej. Plus możemy sobie u nich też utrzymywać tanio domenę internetową, co w ogólnym rozrachunku Daje nam na końcu, że płacimy tak naprawdę trzy razy mniej niż to, co byśmy zapłacili u tego taniego rejestratora domen i u tej super taniej i fajnej firmy, która nam sprzedała hosting za kilkadziesiąt złotych i to była taka super świetna okazja w pierwszym roku. Więc morał z tego filmu jest taki, że pamiętajcie o tym, że rejestrując usługi internetowe, czy to będą domeny, czy hosting, oczywiście. Zwróćcie uwagę na promocję, jeżeli myślicie przede wszystkim o projekcie, który ma działać przez 12 miesięcy. Natomiast jeżeli wiążecie jakąś przyszłość z tymi usługami, niezależnie od tego, ile zarabiacie, to sprawdzajcie cennik odnowień usług. Dlatego, że posiadając jedną domenę i jeden mały hosting, ta różnica może być niewielka, ale w momencie, kiedy utrzymujesz 15-20 projektów i na każdej domenie przepłacasz 150 zł, to się robią naprawdę duże kwoty. W ogólnym corocznym rozliczeniu. Dzięki za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam Was do komentowania pod tym filmem. Dodatkowe informacje, w tym również tabele, o których wspominałem w filmie, które Wam pokazałem na ekranie, linki do tych artykułów znajdziecie w opisie do tego filmu. Pozdrawiam serdecznie.